Wysyłasz dziecko do żłobka, musi być zaszczepione. Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie przegłosowała uchwałę dotyczącą obowiązku szczepień. Niektóre samorządy już wcześniej zdecydowały, że dzieci szczepione będą otrzymywać dodatkowe punkty w rekrutacji do publicznych placówek, tak by w pierwszej kolejności zajmowały dostępne miejsca. Zdaniem prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja problem jest zbyt poważny, by podchodzić do niego ostrożnie i zarekomendował bardziej drastyczne działania. W moim przekonaniu kwestia szczepionek jest kwestią zero-jedynkową. To nie jest kwestia oceny, to nie jest kwestia, czy szczepionki pomagają, czy nie, bo w ten sposób można właściwie zagadać, kontestować każdy element wiedzy, która jest zdobyczą setek nieraz lat pracy, naukowych odkryć, potwierdzonych faktów, niekwestionowanej pracy autorytetów. Dzisiaj zakładanie, że można być częściowo szczepionym, jest właściwie pogodzeniem się z tym, że właściwie do końca nie wiemy, czy to działa, czy nie działa. Otóż chcę jasno powiedzieć, to działa, jest to od 200 lat najbardziej skuteczne, a szczególnie biorąc pod uwagę koszty, najbardziej skuteczna, tania metoda ochrony ludzi. Szczególnie dzieci. Nowe regulaminy miejskich żłobków dopuszczają tylko jeden wyjątek, kiedy dziecko ma potwierdzone przez lekarza pediatrę przeciwwskazania do szczepień. Pomaganie dzieciom, ale też i dorosłym, przetrwać możliwość zakażenia się chorobą zakaźną, na którą mamy, czy dysponujemy, skuteczną szczepionką, jest po prostu naszym obowiązkiem. Nie jest to wyraz żadnej ani odwagi, ani wizjonerstwa. Po prostu jest to nasz powszechny, chciałoby się powiedzieć powszechny w 100%, ale niestety tak nie jest, obowiązek o tym mówić i tak działać i tak realizować. Prezydent zwraca też uwagę na coraz liczniejszą grupę ludzi, którzy świadomie unikają szczepień z nieuzasadnionych medycznych powodów. Jego zdaniem stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie i swoich najbliższych, ale także dla całego otoczenia. Kwestia wyszczepialności naszego społeczeństwa to jest granica pewnej statystycznej bariery, poza którą właściwie szczepienie przestaje być już skuteczne, bo jeśli będziemy mieli wyszczepialność, czy spadnie do poziomu 85%, to ci, którzy się szczepili, w zasadzie to przestaje już w kategoriach pewnych społecznych działać. My widzimy po statystyce dotyczącej odry, choroby, której kilka lat temu w ogóle nie było. Myślę, że mogę z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że bardzo wielu lekarzy z mojego pokolenia, czyli kończących studia w latach 80., w ogóle nie widziało przez 20 kilka lat przypadków odry, bo jej właściwie w Polsce nie było. Ona się szerzy. Wszyscy osoby, które ochoczo o tym się wypowiadają, myślą, szczególnie wtedy, kiedy kwestionują powagę tej choroby, myślą, że to jest choroba wysypkowa. To jest choroba, która po prostu zbiera śmiertelne żniwo i tak trzeba jasno wprost powiedzieć. Dlatego ryzyko zachorowania dziecka na odrę z powodu tego, że po prostu się ta choroba szerzy, czy dziecka, czy innej osoby, jest po prostu ryzykiem czasami śmiertelnych powikłań tej, wydawałoby się, banalnej choroby. Nowe regulaminy żłobków wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku. Do tego czasu osoby niezdecydowane muszą podjąć decyzję, czy zaszczepić dziecko i posłać do placówki publicznej, czy szukać innych rozwiązań.